www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. Który dzisiaj? 1 lipiec. 1 lipca na porannej analizie technicznej. Zapraszam Cię do grupy naszej kryptospekulanci.pl. Materiały szkoleniowe, live'y codziennie na żywo, poranne odprawy, sytuacja live, materiały szkoleniowe, trading na żywo i inne rzeczy, a także druga nasza grupa KS Pozycje. To są jedna i druga grupa tak naprawdę. Tutaj Cię zapraszam do tej grupy, strona kryptospekulanci.pl. Zapraszam również na Twittera. Moje BTC, małpa moje BTC. Tutaj pamiętajcie, też będę wrzucać linki. Będą aktualizacje na stronie kryptospekulanci.pl, aktualizacje wideo. Będą co środę, wtorek, czwartek na stronie kryptospekulanci.pl, więc tam te aktualizacje będą wideo. Poniedziałek będzie YouTube, wtorek, czwartek kryptospekulanci.pl i piątek będzie YouTube. Dobra, przechodzimy sobie do wykresików. Na początku oczywiście BTC, ale sobie tam zaraz do Twittera dojdę. No z takich sukcesów, no to warto byłoby się pochwalić szorcikiem. Szorcik tak naprawdę wyczekiwany dwa dni. Oczywiście była tutaj taka strefa, ale z uwagi na to, że jeszcze nie było tak do końca pewne, czy będziemy przebijać tego OPD-ka, bo to był taki OPD-ek, który był bardzo ważny, no to nie zajmowałem tutaj pozycji. Aczkolwiek można było, prawda, bo tutaj stop loss był niewielki do rozegrania, natomiast zdjąłem tutaj, no i wczoraj tutaj zamknięcie tego shortcika, 63% zarobione, przepraszam, 63% zarobione, więc uznaję to za sukces kolejny, prawda. I teraz tak, co na BTC się stało w nocy? Dostaliśmy MIMP, tak zwaną formację MIMP. Tej formacji oczywiście nigdzie ona nie jest zapisana, to jest taka nasza formacja grupowa. Gdzieś takie formacje też tutaj na grupie w dziale, że tak powiem, w naszym dziale już tutaj przechodzę. Nasz dział, formacje, gdzie ten dział tutaj nasz jest? Powtarzalność, testy. Tak, tutaj mamy taki dział, który sobie, że tak powiem, analizujemy różne formacje. No i ta formacja była też przez nas analizowana. Jest to taki wystrzał na dużym wolumenie, nazwany roboczo MIMP1. Wiem, nazwa dziwna, ale taka nazwa robocza. Dobra, więc ta formacja się tutaj utworzyła nam, bardzo, bardzo znana. Ona, że tak powiem, z reguły nie kontynuuje wzrostów od razu. Być może nieraz się zachowa inaczej, ale przeważnie od razu nie kontynuuje wzrostów, prawda? Mamy tutaj zatrzymanie w takiej strefie, z której można byłoby podejmować decyzję w górę ze stop lossem małym, tylko że no stop loss 1%, ale ta formacja lubi zejść trochę niżej, prawda? Czy wybić dno lubi? Niekoniecznie, ok? Tutaj akurat niekoniecznie ta formacja lubi wybić dno. Ale gdyby wybiła, to też by się nic nie stało, ponieważ BTC, mamy pierwszą falę wzrostową i ja bym oczekiwał jeszcze spadków, aczkolwiek tak jak mówię, no tu jest taki moment przyłączenia się, jeżeli tych spadków by nie było, z 1% stop lossem, prawda? Natomiast oczekiwałbym spadków i teraz tak, bardzo fajną strefą jest ta strefa 17948, 17622. Ponieważ dlaczego fajna? Raz, że mamy tutaj tak zwaną złotą strefę. W złotej strefie też nigdzie nie przeczytacie, bo jest to nasza grupowa złota strefa utworzona na podstawie obserwacji i doświadczeń, ale mimo wszystko jest to dla nas tutaj złota strefa w tym przedziale. To jest 17948, 17600, no 622 to już trochę za nisko, ale ten przedział 1948. Gdyby tutaj BTC zszedł, no to by zrobił tak zwane podwaliny pod duże wzrosty, prawda? Duże wzrosty mam tu na myśli nie 10-15%, tylko mam tu na myśli 30-40 tysięcy dolarów
za Bitcoina, prawda? Czyli taki pierwsza fala hossowa. Bo pamiętajcie, że ta fala pierwsza zaraz przyjdzie. Tej bessy już nie będzie dużo. To będzie raptem jeszcze tydzień, dwa tygodnie, albo w ogóle się już to zakończy, tak? Czyli tutaj takie poziomy, na które my czekamy, no to na chwilę obecną, za chwilę o nich wam powiem. Natomiast tej bessy już nie będzie długo. Później dostaniemy pierwszą falę wzrostową hossową, przypominam, ok? Natomiast później dostaniemy jeszcze głęboką korektę, być może nawet kolejna złota strefa i dostaniemy trójkę. Będzie się budować trójka już, że tak powiem, ta hossowa. Natomiast to może potrwać, tak? To może potrwać rok, dwa lata, zanim coś takiego się tutaj wybuduje. Natomiast ta pierwsza fala, która jest przed nami wzrostowa, ona lada moment powinna być. Nie mówię, że na 100% będzie, ale na 90-80% ta fala powinna być i równie dobrze może być już z tego momentu. Aczkolwiek jestem jeszcze nastawiony na niższe poziomy. I teraz tak, pierwszy niski poziom, który będę grał, oczywiście tutaj też próbuję na 1%, tam okolice, zobaczymy, jak tutaj sobie to rozegram. Natomiast osobiście obstawiam tutaj to wejście 17948, ale też nie jakoś mocno na wzrosty. Raczej bym tutaj liczył reakcji w górę, prawda? Być może nawet powtórzenia tego całego ruchu tutaj, który się stworzył w nocy, ponieważ zobaczcie, tutaj też wchodziliśmy w pozycję, tak? Mieliśmy tutaj to wyznaczone. Pierwsza reakcja stąd była, ok? I ta druga reakcja też stąd musi być. Jeżeli tej drugiej reakcji nie będzie, znaczy ona będzie, prawda? Ale jeżeli ona będzie malutka, no to trzeba się tutaj nastawiać na niższe poziomy. To jest. No i teraz niestety przez ten wystrzał wyrysował nam się kolejny poziom. To jest 17197, 16457 i 14983. O ile ten poziom pierwszy jest malutki, bo tu jest raptem 1,5% stop lossa, więc też można by go rozegrać. Tak naprawdę gram ten poziom i ten poziom. O tyle te dwa poziomy ja już gram bez stop lossa. To podkreślam ja, prawda? Podkreślam, że ja. Jeżeli tutaj zejdziemy, to zrobię tutaj pierwsze zlecenie, tutaj robię drugie zlecenie. To podkreślam ja, nie sugerujcie się, ponieważ ja mam, że tak powiem, na wysokim poziomie zachowane zarządzanie kapitałem. Dlaczego tutaj bez stop lossa wchodzę? Ano dlatego, że nawet jeżeli to przebijemy niżej, to i tak wrócimy i ja z tego wyjdę na zysku, prawda? Więc tutaj moje pozycje bez stop lossa, natomiast tutaj moje próby z stop lossem. No i oczywiście jeszcze ta próby, czyli ogólnie rzecz biorąc mogę raz, dwa, trzy razy stracić, tak? Trzy razy stracić na stop lossie, po czym te pozycje powinny mi pokryć ewentualne stop lossy i dać ładnie, ładnie zarobić. O ile to już nie będzie ta pozycja, którą tutaj, że tak powiem, można rozegrać. Ale mimo wszystko, tak powiedziałbym, na 70% obstawiam niższe poziomy. Natomiast jeżeli stąd ruszy, no to też będę zadowolony, prawda? Więc to też będę zadowolony. No i tutaj tyle, jeżeli chodzi o BTC. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jeżeli stąd ruszymy tu, to niekoniecznie musimy zrobić duże odreagowanie, tak? To może być tylko jedynka, dwójka, trójka. Dlatego mówię, że te spadki byłyby lepsze. Większość ludzi płacze, jak spada. No trzeba się cieszyć, bo tutaj możemy zrobić fajne wejścia, tak? Czyli przy spadkach możemy zrobić bardzo fajne wejścia. Więc ja tutaj wolałbym jeszcze te spadki do tych poziomów, żeby tu się ładnie gdzieś tam pod trading załadować. Okej, druga rzecz. Pytałem was na Twitterze o monetkę do przeanalizowania. No to sobie zobaczmy jakąś monetkę, która byłaby Unfi, Wu, Chilis, Flow, Fil, Auto, HNT, GRT, Algo, One, ETH, Kro, WeChain, Monero, Atom. Dwa atomy były, więc może Atom. Atom, dobra. Były dwie monetki na Atom, czyli, ale Wu też chyba było dwa. Tak, Wu też było dwa. Więc Atom czy Wu? Atom czy Wu? Atom czy Wu? Dobra, wezmę Atom. No bo, chociaż dobra, wezmę Wu, bo były pierwsze. Były pierwsze te dwie monetki, to weźmiemy Wu. Pod Wu też często gramy, więc myślę, że Wu będzie. Dobra, to ja lecę sobie do Wu. I teraz tak, na U mieliśmy taką parabolę, o której tutaj żeśmy rozmawiali na grupie, żeśmy mieli tą parabolę. Dobra, ja sobie to przemierzę i zobaczymy, gdzie tutaj co i jak można byłoby rozegrać. Pa.
Dobra, więc tak. Potencjalny target dla wzrostów to jest 61%, taki bezpieczny. Pierwsze zyski to jest 13% i teraz tak, zatrzymaliśmy się, to jest zwykła 618 tutaj, więc zatrzymaliśmy się tutaj na tej 618. Ogólnie rzecz biorąc zrobiliśmy sobie trójeczkę, tu mamy podwójne też dno na U. Też sobie zmierzmy target z tego podwójnego dna, aczkolwiek z tymi targetami to wiecie jak bywa, są to zwykłe formacje, więc takie nie za bardzo powyżej wychodzi. Więc tak, gdybym miał grać w W, no to po pierwsza rzecz, próbowałbym się tutaj przyłączyć po H1. I teraz tak, no większość osób nie potrafi grać na giełdzie pieniędzy, więc tutaj po prostu swing w oparciu o interwał H1. Ciężko to wytłumaczyć, więc jak ktoś tam coś rozumie, no to można by tutaj to rozegrać. Z zabezpieczeniem pozycji jako zamknięcie świecy H1, to jeżeli ktoś wie o co chodzi, no to można by rozegrać. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli stąd ruszy, to jest ważna ta strefa, tak? Tutaj się nakłada klasa, strują się poziomy 2, więc ta strefa, jeżeli ona zostanie pokonana, no to tak szybciutko polecimy sobie tutaj na 18,88 i stąd może być już coś większego w dół. Jeżeli to ruszy i tak mówię, tutaj jeszcze dodatkowo to przebije, no to 18,80. Jeżeli z tego będzie reakcja, oczekiwałbym tutaj dobrej reakcji, tak? Czyli fajnie, gdyby tu była ta reakcja, a nie gdyby jej nie było. Czyli nie zawsze jest tak, że jak rośnie, no to jest dobrze, okej? Zazwyczaj jest źle, okej? Jeżeli rośnie coś bez korekty, to jest źle. Pamiętajcie, że dla tradingu, przepraszam, jeżeli jesteś traderem albo próbujesz tradować, to muszą być te korekty, bo one budują trend, ok? Jeżeli jest coś takiego, to licz się zaraz z takim powrotem, ok? Zobaczcie, coś takiego, powrót, ok? Więc lepiej jak ten trend układa się bardzo ładnie, czyli tak falowo, ok? Niż żeby miało to wyglądać tak. Zawsze jest to bezpieczniejsze, pamiętajcie, dla tradingu. Nie ma się co napalać na szybkie strzały, bo one też szybko często powracają w dół. Więc to jest ta strefa tutaj, natomiast tu jest bardzo ważna strefa, jeżeli byłyby dalsze spadki, tak? Bo ja tam, że tak powiem, na razie jeszcze obstawiam te spadki. No to na U to jest bardzo ważna strefa, to jest 11,68. To nie jest strefa do wejścia, podkreślam, to jest strefa do obserwacji. Jeżeli z tej strefy będzie reakcja, to po pierwszej reakcji w górę i pierwszej korekcie, która już nie będzie przebijać tego dołka, albo jeżeli będzie, to po kolejnej reakcji w górę, można by się było przyłączać. To jest strefa, z której moglibyśmy zbudować bardzo duże wzrosty. Okay? To jest strefa, z której moglibyśmy zbudować bardzo duże wzrosty. Jeżeli ta strefa zostanie przełamana, to na dzień dzisiejszy takim poziomem kolejnym, to nie jest poziom do wejścia, jeszcze raz podkreślam, to jest poziom do informacji i do rozegrania, ale już po strukturze, a nie po strefie. Więc kolejnym to jest 601, ok? 601, to jest daleko, owszem, to jest daleko, więc tutaj Bitcoin musiałby zaliczyć te niższe poziomy, a ja też, to jest 60%, to umówmy się, chyba tam nie zajdzie. Więc taka najbliższa strefa to jest 11,68. I z tej strefy bym oczekiwał zbudowania się silnego trendu w razie spadków. Natomiast w razie nie spadków, no to jest próba swing H1. Podkreślam, tutaj musi być stop loss, musi być odpowiednio to zarządzone. I teraz tak, przebijamy to, lecimy na 13, na 18,89. Po czym, jeżeli tu zrobimy ładną korektę, jest możliwość na 26,89 i dalej, ok? To jest taki pierwszy tak naprawdę przystanek, znaczy pierwszy take profit dla nas, ok? Pierwszy take profit powinien być dla nas przed ewentualnie dalszymi jeszcze wzrostami. Tutaj można by się było spiramidować, tak? Wyjąć część zysków, 50% powiedzmy, na korekcie zobaczyć, jak ta korekta będzie się budować i spiramidować się w górę z większą pozycją. Dobra, słuchajcie, to jeżeli chodzi o U, jeżeli chcecie się, że tak powiem, troszkę bardziej nauczyć tej analizy technicznej, a może nie tyle analizy technicznej, chociaż analiza techniczna oczywiście, ale rozegrywania monet, tak, żeby tutaj ponosić jak najmniejsze ryzyko, tak, czyli nie możemy tutaj dopuścić do jakichś dużych strat, jednocześnie wchodzimy w miejsca, które są do tego odpowiednie, no to zapraszam Cię również na grupę lub na kursik, a na grupie też są materiały szkoleniowe, więc też możesz sobie tutaj nauczyć się wielu rzeczy. Dobra, tyle słuchajcie. Dzięki za uwagę. Słyszymy się w poniedziałek. Zobaczymy, jak rynek będzie wyglądać. Wu, tak jak mówiłem, BTC.
tak jak mówiłem, więc pod to ewentualnie gramy. Pamiętajcie, że ja jeszcze dodatkowo jestem troszkę spadkowo nastawiony jednak do rynku, no ale zobaczymy, być może stąd pospolite ruszenie będzie w górę. Miłego weekendu Wam życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!